W województwie łódzkim starostowie w nieprawidłowy i nierzetelny sposób gospodarowali nieudostępnionymi nieruchomościami Skarbu Państwa. Zarządzali nimi na podstawie niepełnych i zawierających błędy ewidencji, poza którymi znalazło się ponad 6 tysięcy nieruchomości. Co więcej, starostowie nie sprawowali należytego nadzoru nad tymi nieruchomościami. W trakcie oględzin kontrolerzy NIK ustalili, że co druga nieruchomość wykorzystywana była przez podmiot nieuprawniony. Lub też starosta nie posiadał informacji, kto i na jakiej podstawie ją użytkuje. A to w przypadku wieloletniego okresu takiego użytkowania oznacza praktycznie możliwość nabycia własności nieruchomości w drodze zasiedzenia.